Z polityką, rozumiem, wzięła pani na chwilę rozwód, czy na chwilę, czy na zawsze? Ale skądże, nie wzięłam rozwodu z polityką, w dalszym ciągu jestem wiceprzewodniczącą partii, zastanawiam się, czy nie kandydować na szefową partii, ciągle piszę blogi, robię wpisy na Twitterze, na Facebooku, komentuję to, co się dzieje. Także jestem w centrum polityki, aczkolwiek niestety nie w Sejmie. Nie czarujmy się, to nie jest miłe. Kiedy jest się w Sejmie, można wejść na trybunę, powiedzieć, co się uważa. I teraz uważam, że bardzo mojego głosu będzie brakowało w Sejmie.